Napisałem swój własny program do analizy logów na serwerze Linuxa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji bez umiejętności programowania. I dzisiaj pokażę Ci, jak samodzielnie przygotować coś takiego. Zacznijmy od tego, że ja jakieś podstawy programowania mam, ale nigdy nie uważałem się za programistę. Zresztą osobiście nie lubię grzebać w kodzie. Jestem administratorem i tym się zajmuję. Zajmuję się tym, żeby zabezpieczać, optymalizować serwery, zarządzać nimi, administrować, wdrażać i to jest moje główne zajęcie. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie oprogramowania, no to jak możesz pewnie się domyślić, wykorzystałem sobie asystenta w ChatGPT. ChatGPT to jest narzędzie oparte o sztuczną inteligencję, które możesz wykorzystać do wykonywania pewnych zadań, nie? Chociażby tworzenie kodu. I to, co ja zrobiłem, to stworzyłem swojego własnego asystenta. Możesz to zrobić dokładnie w tym miejscu, jak zalogujesz się do ChatGPT. Wystarczy kliknąć ten przycisk Create i następnie możesz stworzyć swojego własnego asystenta, w którym tutaj definiujesz to, jak on ma działać. Przykładowo, jeżeli chciałbyś, żeby mówił po polsku, to po prostu komunikujesz mu, na przykład mów po polsku albo komunikuj się po polsku, jakkolwiek. I w tym momencie jest aktualizowany nasz asystent GPT. Jak widzisz, w tym momencie została mu nadana nazwa polski pomocnik, ale to jeszcze nie do końca chodziło o to, co chciałem. Zatem zrobimy coś takiego. Komunikuj się ze mną w języku polskim. Zobaczymy, czy tym razem będzie lepiej. No i zobacz, no jak to ze sztuczną inteligencją, tak samo jak z ludźmi, czasami bywają problemy w komunikacji. No i dalej tutaj jest problem, bo nie zrozumiał, o co mi chodzi. Zatem zrobimy coś innego. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Napisz po polsku. Bang. No i od razu lepiej. I właśnie o to chodzi, nie? Bo niektórzy uważają, że jeżeli chodzi o używanie ChatGPT czy jakiegokolwiek innego języka maszynowego, sztucznej inteligencji, to czasami bywa tak, że uzyskujemy głupoty. Ale ważne jest to, czy my osobiście zadajemy prosty komunikat, czytelny komunikat, czy też dobrze konfigurujemy pytanie. Zatem z naszej strony ważne jest to, żeby przedstawić naszą prośbę, nasze żądanie tak, żeby sztuczna inteligencja to zrozumiała. No i zobacz, w tym momencie mamy już po polsku. I co najważniejsze, tutaj dodatkowo mamy informację o tym, jak wejdziemy w konfigur, informacja o tym, jakich funkcjonalności będzie używał nasz asystent i na przykład możemy chcieć, żeby nasz asystent był programistą. Jesteś zawodowym programistą. Będziesz pomagał mi tworzyć kod i analizować to, co sam zrobię. I możemy ewentualnie dodać jeszcze coś takiego. Gdy poproszę Cię o przygotowanie kodu, to użyj Pythona. O, i dzięki temu będziemy mieli już w tym momencie zdefiniowane takiego różnego rodzaju narzędzia. Dzięki temu, jeżeli poprosimy naszego asystenta o to, żeby stworzył kod, to od razu będzie wiedział, że musi to być kod Pythona. I zobacz, w tym momencie już jest skonfigurowany. No i cóż, i możemy jeszcze oczywiście nadać mu nazwę. I chcę, byś miał na imię Mietek. No i zobacz, po prawej stronie to nasze preview zostało zmienione, zatem mamy w tym momencie profesjonalnego programistę Pythona. Jak zajrzymy jeszcze do konfiguracji, no to jeszcze mamy tutaj dodatkowe instrukcje. Oczywiście możemy dodawać kolejne elementy, jakie byśmy chcieli, natomiast w tym momencie możemy po prostu kliknąć Create i stworzyć naszego asystenta. I co możemy teraz zrobić? Możemy udostępnić tego asystenta tylko dla mnie, możemy też go udostępnić, zatem ja zostawię tylko dla siebie i kliknę Share. Zadanie gotowe, zatem możemy kliknąć View, GPT i przejść dalej. I zobacz, w tym momencie mamy naszego asystenta gotowego i na przykład możemy chcieć przygotować jakąś aplikację. Na przykład przygotuj dla mnie aplikację do sprawdzania błędów w logach na Linuxie. Nie? Przykład, coś takiego.
I zobacz, i na koniec otrzymujemy kod, który oczywiście wypadałoby w tym momencie przetestować i dostosować te funkcjonalności pod siebie. I ja właśnie w ten sposób, wykorzystując asystenta w czacie GPT, tworzyłem kolejne zapytania i prosiłem go o to, żeby modyfikował pewne zależności w mojej aplikacji i poprosiłem go o to, żeby utworzył dla mnie aplikację do analizowania logów na Linuxie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zatem nie tylko wyszukiwanie konkretnych fraz, bo to możemy właściwie zrobić ze standardowym grepem, nie? Tutaj wielkiej filozofii nie ma, ale poprosiłem go, żeby właśnie wygenerował mi tego typu kod, który będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję do tego, żeby wychwytywać ciekawe rzeczy w moich logach. No i w ten właśnie sposób powstał taki kod, który udostępniłem niedawno na GitHubie. Możesz go sobie pobrać z linku poniżej pod tym wideo, zatem po prostu możesz go tutaj sobie skopiować i dostosować pod własne potrzeby. I tak właśnie wyglądało stworzenie tego kodu. Wszystko sobie testowałem, poprosiłem ewentualnie o poprawki, chyba że gdzieś wiedziałem, jak sam zmienić. Zatem tam, gdzie wiedziałem, sam zmieniałem, a gdy wymiękałem, prosiłem o to mojego asystenta Mietka. I właściwie to wszystko. Całe zajęło mi około godziny. Najwięcej kłopotu, można powiedzieć, że zajęło mi ogarnięcie limitu tokenów. Na szczęście dokumentacja OpenAI jest dosyć przystępna do wyjaśnienia i aby nie przekroczyć limitu, wprowadziłem filtr, który analizuje tylko logi z ostatnich 10 godzin. Aczkolwiek jeszcze myślę nad lepszym rozwiązaniem, zatem jeżeli masz jakieś sugestie, to po prostu napisz w komentarzu. Być może jesteś specjalistą od Pythona i możesz mi tutaj coś podpowiedzieć. Natomiast jeżeli chcesz wykorzystać ten kod pod własne potrzeby, no to właściwie to, co Cię interesuje, to oczywiście kopiujesz ten kod i musisz zmienić tu dwie rzeczy. Jedna kwestia to Twój klucz API. To znajdziesz w OpenAI, wystarczy zalogujesz się na swoje konto i tam znajdziesz swój klucz. Jeżeli nie wiesz jak, to po prostu wpisz w wyszukiwarce klucz API OpenAI, bez problemu to znajdziesz. I druga sprawa to ścieżka z logami, zatem tutaj wskazujesz ścieżkę, jaką chcesz, żeby sztuczna inteligencja analizowała. To właśnie będzie ten plik z logami, który będzie nasze AI analizowała. No i cóż, no pozostaje nam w tym momencie jedynie odpalić i przetestować, jak to działa. Zatem przeskakujemy do Linuxa i uruchamiamy nasz skrypt. Odpalamy polecenie Python 3, które pozwoli nam uruchomić nasz skrypt Pythonowy i następnie nasz kod. W moim przypadku jest to plik o nazwie mietek.py, enter i dajemy chwilę na to, żeby AI przeanalizowało nasze logi. I zobacz, i w tym momencie mamy taką analizę wykonaną przez sztuczną inteligencję naszych logów i tego, co się dzieje w naszym systemie, czyli mamy informacje o wykorzystaniu zasobów, ale mamy też informacje o tym, co się działo w logach w ostatnim czasie i mamy to wszystko opisane, takim można powiedzieć, że ludzkim, łatwym językiem. Zatem jeżeli dopiero zaczyna z Linuxem, to myślę, że będzie to fajna metoda dla Ciebie, żeby zrozumieć, jak działają logi i też co w nich się znajduje. Oczywiście możesz to przetestować na własne potrzeby i analizować w ten sposób każdy inny kawałek logów, zatem każdy plik w logach możesz w ten sposób dać do analizy z wykorzystaniem AI. No i też zobacz, mamy tutaj taki fragment z poprawkami, gdzie AI nam rekomenduje to, jakie poprawki zastosować na naszym serwerze. Oczywiście wyniki możesz też dostosować do siebie. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest ten element. Zatem tutaj masz polecenie, jakie wydaję mojemu asystentowi do tego, żeby przeanalizował logi. Oczywiście tu możesz dać cokolwiek. Na przykład, gdybyś chciał, żeby bardziej się rozpisał na temat propozycji, to możesz rzeczywiście dać tutaj chociażby 500 znaków, 100 znaków, jeżeli chcesz bardziej skrótowo. Ewentualnie możesz też dać mu polecenie, na przykład takie, skup się na kwestii bezpieczeństwa. Jeżeli warto wdrożyć jakieś zmiany, by poprawić bezpieczeństwo serwera, to daj mi znać. Czyli tu oczywiście nasz asystent będzie dodatkowo zwracał uwagę na aspekt bezpieczeństwa, na tym będzie głównie się skupiał. Jeżeli wystąpi jakieś wydarzenie w naszych logach, które będzie wymagało poprawki, to oczywiście nas o tym poinformuje. Zatem zachęcam, żeby kliknąć link poniżej do mojego GitHuba, możesz sobie pobrać ten plik i dostosować go pod swoje potrzeby. I oczywiście zachęcam do tego, żeby testować różne modele językowe na własne potrzeby. GPT to jest jedna sprawa, ale jest jeszcze taka sprawa jak chociażby Hugging Face, gdzie to jest strona na zasadzie GitHuba dla sztucznej inteligencji, gdzie możesz przejrzeć różnego rodzaju modele językowe i znaleźć te, które będą bardziej Ci odpowiadały. Zatem zachęcam do tego, że jeżeli już wdrożysz się w temat, to jeszcze zajrzyj na tą stronę i pobierz różnego rodzaju modele językowe do tego, żeby też sobie testować.
różne funkcjonalności, różne rozwiązania. Zatem to jest taka praca domowa dla Ciebie. Przede wszystkim pobierz ten skrypt, który masz w linku poniżej, dostosuj go pod własne potrzeby, następnie wejdź na tą stronę, którą teraz widzisz na ekranie, też zobacz, co tam ciekawego znajdziesz i naturalnie też zachęcam Cię do tego, żebyś zapisał się na mój newsletter, gdzie regularnie dzielę się wiedzą na tematy związane z administracją serwerów, jak i AI. Link oczywiście znajdziesz na dole pod tym wideo. Oczywiście daj znać w komentarzu, co udało Ci się zbudować z AI i czy dopiero się uczysz, czy ewentualnie masz już jakieś większe doświadczenie i stworzyłeś coś ciekawego właśnie z tą technologią. Ja już dziękuję i do zobaczenia. Cześć!